Skoczył 254 metry. Popatrzmy na ten lot. Niestety wynik nie będzie zaliczony. To były kwalifikacje do dzisiejszego konkursu. A to dlatego, że Rosjanin po tym niesamowitym locie niestety, jak widzimy, się wywrócił. Mocno uderzył głową o zeskok. No to jest lądowanie z prędkością około 100 km na godzinę. Przyjemność to nie jest duża. No, rekord byłby niewiarygodny wprost, no tyle tylko, że niestety zgodnie z przepisami w momencie, kiedy zawodnik upada, kiedy tracił równowagę po skoku, no to wynik nie jest zaliczany, no ale będziemy pamiętać, że Wasiliew jest pierwszym zawodnikiem, który granicę ćwierci kilometra w powietrzu przekroczył. Jeszcze raz ostatnia faza lotu, no i nie udało się utrzymać Wasiliewowi na nogach, tym bardziej, że on nawet lądując nieco bliżej, ma tendencję do wyrzucania nart do przodu, do siadania na tyłach. No, tym razem stało się podobnie. Stracił gogle przy okazji.